Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, jakie pytania najczęściej pojawiają się właśnie w stronę zoodietetyka? Może sami macie też takie pytania i sami się zastanawiacie nad odpowiedzią nad nimi, więc jeżeli właśnie ten temat Was interesuje, to oczywiście oglądajcie do końca. Cześć, ja jestem Julka i witam Was na moim kanale. Ja zajmuję się dietetyką zwierząt i dzisiaj właśnie odpowiem Wam na takie 5 najczęściej pojawiających się pytań w stosunku właśnie do dietetyków zwierząt, do lekarzy weterynarii, do techników, do osób, które właśnie gdzieś tam się tym zajmują. Zauważyłam, że właśnie czy na grupach, czy właśnie moi klienci bardzo często gdzieś tam zadają różnego rodzaju pytania i właśnie stwierdziłam, że w sumie one się na tyle powtarzają, że fajnie by było je zebrać do kupy i właśnie odpowiedzieć Wam w takim jednym, dłuższym może filmie. Gdzie kupować mięso do diety barf? To jest pytanie, które pojawia się praktycznie na każdej konsultacji, na której układam właśnie diety barf. Bardzo się często też pojawiają właśnie w stosunku do lekarzy, do techników weterynarii u nas w lecznicy. Także właśnie na nie odpowiem. Słuchajcie, jakby z mięsem do diety barf jest tak, że tak naprawdę możemy kupować wszędzie. Mówię tutaj wszędzie na zasadzie takiej, że w sklepach mięsnych, w marketach i tak dalej. Generalnie jakby jedyną zasadą taką a propos tego mięsa do barfa jest to, żeby ono było mięsem, które jest przeznaczone do spożycia dla ludzi. Dlaczego? No bo słuchajcie, jakby to mięso przeznaczone do spożycia dla ludzi jest mięsem przebadanym. Jest to mięso, które musi spełniać jakieś tam wymogi, żeby w ogóle weszło do obrotu i weszło na rynek. Niestety te mięsa, które są przeznaczone do spożycia dla zwierząt, niestety takich badań i takich jakby tutaj restrykcji nie mają. I są one jakby większym zagrożeniem dla naszych czworonogów, więc tutaj jakby takich mięs zupełnie nie polecam. Jeżeli mamy kupować mięso do barfa, to jak najbardziej kupujmy w mięsnych, dobrych sklepach, ewentualnie właśnie w marketach, ale tylko mięso takie, które będzie przeznaczone do spożycia dla ludzi. Tak jak mówię, ono jest przebadane, ono jest w miarę powiedzmy czyste, wiadomo, że jakby karmienie surowym mięsem niesie za sobą jakieś ryzyko mikrobiologiczne. Żeby oczywiście to bezpieczeństwo zachować powiedzmy na jakimś tam wyższym poziomie, no to faktycznie jakby to mięso do spożycia dla ludzi będzie dobre też dla naszych zwierząt, ale to mięso właśnie przeznaczone typowo do spożycia dla zwierząt niestety już nie jest właśnie takie bezpieczne i teraz bym chciała też rozwinąć ten wątek dlaczego. Słuchajcie, bardzo często jest tak, że mięso, które jest przeznaczone do spożycia dla zwierząt nie było odpowiednio przechowywane. Czyli na przykład ten ciąg chłodniczy nie był zachowany. Mięso zostało transportowane nie do końca właśnie w takiej temperaturze, w jakiej powinno być transportowane. Więc jakby to też ma znaczenie dla bezpieczeństwa tego mięsa, tak? Więc tutaj jakby przede wszystkim to. Mięso może nie być pierwszej świeżości, czyli na przykład leżało już trochę, nie jest do końca świeże, nie da się jakby z tego nic zrobić, więc przeznaczane jest ono dla nakarmy, na przykład właśnie dla zwierząt. Więc jakby tam jest szereg różnych, wiecie, jakby innych punktów, które no nie spełnia to mięso, a to mięso, tak zwane human grade, spełnia. Także jeżeli właśnie karmicie barfem, to jak najbardziej kupujcie po prostu mięso w marketach, w dobrych sklepach mięsnych i tylko takie, które jest przeznaczone do spożycia dla ludzi. Czasami w sklepach mięsnych również na przykład obsługa mówi, a skoro pani chce dla pieska, to my mamy tutaj takie mięsko dla pieska. No i właśnie to mięsko najczęściej, które właśnie trafia do mięska dla pieska, jest mięskiem, które po prostu było źle przechowywane, które już nie do końca jest pierwszej świeżości, z którym coś jest nie tak i dlatego jest wypychany dla zwierzaków, bo tak zostało to przyjęte, tak, że jakby zwierzę zje wszystko, pies zje wszystko, więc jakby dalej żyjemy tym schematem niestety. No, także mam nadzieję, że właśnie ten temat już został troszeczkę wyczerpany i nie bójcie się, jak najbardziej w marketach również można kupować to mięso i to nie jest tak, że ono jest jakiegoś gorszego sortu. My też z tego jemy, więc jaka jest najlepsza karma dla mojego psa? To jest pytanie, które właśnie się pojawia bardzo, bardzo często. Przede wszystkim właśnie w lecznicy, jak my mamy też taki kącik, wiecie, zoologiczny, to tam bardzo często właśnie ktoś przychodzi i mówi, niech mi pani poleci najlepszą karmę dla mojego pimpusia. Nie ma czegoś takiego.
I to jest właśnie to pytanie, i mam kilka takich właśnie pytań dzisiaj, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jaka karma będzie najlepsza dla Twojego psa, ponieważ każdy pies jest inny, każdy pies ma inne wymagania, każdy pies ma inne dolegliwości i każdemu psu będzie co innego smakowało. Więc tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ale o tym, jakby jak dobierać te karmy, to będzie oczywiście osobny film na tym kanale, żeby po prostu też wiedzieć, jak wybierać te karmy, żeby były możliwie jak najlepsze dla Waszych zwierząt, ale to nigdy nie będzie tak, że jakaś karma będzie idealna dla każdego zwierzaka, tak? Każdy zwierzak jest inny i no nie ma jakby jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Na pewno karma, która będzie dobra, to jest karma, która będzie miała wysoką zawartość mięsa, która będzie mokrą karmą, która będzie miała dodatki też węglowodanów w postaci jakichś takich zdrowych warzyw lub owoców. Najczęściej właśnie to jest ziemniak, batat, marchewka, dynia, cukinia, coś tego typu. Z owoców mogą być jakieś owoce leśne, może być jabłko, banan, gruszka. Tutaj akurat mamy dowolność. Ale przede wszystkim tego mięsa mięśniowego powinno być około 70-80%, około 20-30% mogą być węglowodany, ale tylko w postaci zdrowych warzyw i owoców. Unikamy oczywiście zbóż, unikamy jakichś wypełniaczy typu groch, więc generalnie mięsko, podroby, oczywiście też podroby, bo zapomniałam tutaj o nich, oczywiście podroby też są ok. Więc jak najbardziej, jeżeli na przykład karma składa się 50/50 z podrobów i z mięsa, również będzie w porządku, ale generalnie dobieramy karmę w ten sposób, żeby ona była jak najmniej przetworzona, żeby była zdrowa i żeby miała dobrą proporcję mięsa do warzyw. I to jest jakby tak najważniejsze, ale jednoznaczna odpowiedź na pytanie, jaka będzie najlepsza karma dla Twojego psa, nie istnieje, po prostu nie ma takiej odpowiedzi, każdy pies jest po prostu inny. Czy każdy pies, kot może być na diecie barw? To jest też pytanie, które pojawia się dosyć często na różnych grupach właśnie weterynaryjnych albo właśnie takich zoodietetycznych. No i tutaj właśnie chciałabym Wam odpowiedzieć, że również nie ma idealnej odpowiedzi jakby na to pytanie. Bo z jednej strony tak, dieta barw jest na tyle jakby elastyczną dietą i na tyle możemy ją dopasować pod dane zwierzę, chorobę i tak dalej, że faktycznie może sprawdzić się prawie u każdego psa. Mówię prawie, ponieważ sama mam psa, który jest idealnym przykładem na to, że dieta barw na ten moment nie jest dla niego. Może w przyszłości jeszcze do tego wrócę. Ale faktycznie na przykład u mojego psa dieta barw, pomimo tego, że została dobrze skomponowana, pomimo tego, że teoretycznie wszystko było tak jak należy, to po prostu u niego się nie sprawdziło, jego organizm bardzo przyspieszył, jeśli chodzi o metabolizm i wychodziło na to, że pies po prostu nie dojadał tych posiłków, a chudł. Jeżeli miał za tłusto, to po prostu miał biegunki, więc nie byliśmy w stanie jakby w tym momencie dopasować tej diety pod niego i na karmie komercyjnej zdecydowanie lepiej funkcjonuje, więc też się zdarzają takie zwierzaki. Więc czy dieta barw jest dla każdego zwierzęcia? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie jest zarówno dla każdego zwierzęcia, jak i dla każdego opiekuna, ponieważ pamiętajmy o tym, że dieta barw rządzi się trochę swoimi prawami i musimy jakąś minimum swojej takiej własnej chęci i woli przeznaczyć na to, żeby się nauczyć tej diety, a nie każdy właściciel chce, potrafi, nie za bardzo jakby się w tym widzi. No i tu jest też jakby ten minus. Ale przechodząc do tego, czy właśnie każde zwierzę dobrze będzie na tym funkcjonować, no nie do końca bym się zgodziła. Większość tak, ale sami musicie jakby sprawdzić na własnym zwierzaku, czy to będzie dla niego ok, czy nie. Wiadomo, dieta jest dosyć elastyczna, tak jak powiedziałam, można ją dopasować. Bardzo mamy szeroki wachlarz produktów, które możemy użyć w tej diecie. Ale czy będzie dla każdego? Nie. Sami musicie jakby to przetestować na własnym zwierzaku, no bo nie ma innej opcji, żeby się dowiedzieć tego. Czy diety weterynaryjne działają? Ojejku, słuchajcie, to jest temat rzeka. To jest pytanie w ogóle, które powinno mieć chyba osobny film. Bo słuchajcie, z karmami weterynaryjnymi to jest ciężka sprawa. Bo czy one działają? No tak, teoretycznie tak. Czy one, załóżmy, nie wiem, czy sucha karma nerkowa dla kota obniży nam poziom mocznika?
No obniży. I czy to będzie ok? No teoretycznie ok. Ale czy sucha karma nerkowa dla kota to jest najlepszy wybór? No nie. Czy zależy nam tylko na tym, żeby obniżyć podwyższone parametry? No też nie. Więc jakby karma weterynaryjna to jest taki osobny trochę temat. I słuchajcie, to jest tak, że ona, jakby karmy weterynaryjne generalnie zostały stworzone pod dane schorzenie, ale nie po to, żeby wspierać turbo super dodatkami świeżymi pacjenta i na przykład chore nerki, czy tam wątrobę, czy tak dalej, tylko przede wszystkim po to, żeby zmniejszać objawy. A czy o to nam chodzi w medycynie? No nie do końca, słuchajcie, jakby zawsze szukamy powodu tego, zawsze staramy się wesprzeć cały organizm i popatrzeć na niego holistycznie, a nie do końca w ten sposób, żeby tylko zmniejszyć objawy, żeby pies na pozór lepiej się czuł, a tak naprawdę w środku, no nie do końca. I tak właśnie jest z tymi karmami nerkowymi właśnie, o których mówiłam wcześniej. Słuchajcie, bo to jest akurat bardzo dobry przykład na to. Bardzo sporo klientów mówi o tym, że gdzieś tam te karmy typu Royal czy jakieś tam inne weterynaryjne działają, nawet te suche dla kotów. I okej, no one mają prawo działać, tak? One mają niską zawartość białka, żeby właśnie nie podnosić tego mocznika. Przede wszystkim to będzie niska zawartość białka mięsnego, właśnie pochodzenia zwierzęcego, a większa zawartość białka roślinnego, które właśnie tak bardzo tego mocznika nie podbija. Będzie też to w formie suchej, więc kot automatycznie więcej pije, więc w sumie się cieszymy, no bo kot więcej pije, więcej sika, więc niby te nerki funkcjonują ok. Teoretycznie kreatyna i te inne parametry, które będą właśnie podnosiły się jakby przy chorobach nerek, również gdzieś tam będą spadać albo trzymały się, będą na jednym poziomie. Ale czy o to nam chodzi? No słuchajcie, nie do końca. I to jest coś, czego jakby klientom jesteśmy w stanie jakby nie do końca dobrze przetłumaczyć i dobrze jakby oni na to też reagują. Słuchajcie, najważniejsze jest dla nas to, żeby zwierzak czuł się dobrze, ale żeby te nerki również wspomóc, żeby wspomóc jego organizm, żeby dać mu pełnowartościowe jedzenie, pełnowartościowe białko, żeby te nerki i te nefrony, które są już uszkodzone w tych nerkach, zaczęły funkcjonować w miarę normalnie. Czy my jesteśmy w stanie to jakby zrobić dietą weterynaryjną, dietą suchą zwłaszcza? No nie, ponieważ my tylko jakby tuszujemy objawy i jakby niwelujemy te objawy albo zmniejszamy je, ale nie wspieramy organizmu, co jest dla nas kluczowe. Więc czy diety weterynaryjne działają? No teoretycznie działają, ale w praktyce wygląda to tak, że mamy coś za coś. Co z tego, że mocznik będzie niższy w przypadku na przykład chorób nerek, jeżeli kot będzie miał za mało białka w diecie, przez co dochodzi do zaniku mięśniowego i do po prostu wysuszenia kota. Także nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, bo teoretycznie jakby działają te karmy, ale w praktyce wygląda to tak, że jakby ja już na przykład, może inaczej powiem. Ja na przykład wolę w chorobach nerek, wątroby, trzustki, śledziony, wszystkiego, co możemy tam mieć, używać dobrych karm komercyjnych, które będą spełniały pewne minimum, jeśli chodzi o jakieś tam zalecenia w poszczególnym żywieniu. Na przykład właśnie takich diet leczniczych i do tego do karm komercyjnych dodawać jakieś dodatki, które będą wspierały ten organizm, ewentualnie przechodzić na dietę barw. I dla mnie to jest na przykład top, jeśli chodzi o diety lecznicze, czyli albo właśnie dobre karmy komercyjne z dodatkami, albo właśnie dieta barw, którą możemy faktycznie żonglować jak tylko chcemy pod danego pacjenta. Minusem też diet weterynaryjnych jest to, że one są bardzo często niesmaczne, zwłaszcza na przykład te nerkowe, wątrobowe, to są właśnie diety, których zwierzaki nie chcą jeść, więc tu mamy też problem, że bardzo często lekarze weterynarii wciskają nam te diety weterynaryjne, ten pies, ten kot nie chce tego jeść, no i mamy problem, ponieważ w wielu, wielu chorobach najważniejsze dla organizmu jest to, żeby jadł. Diety weterynaryjnymi nie jestem do końca. Są lepsze sposoby, żeby po prostu wspomóc ten organizm w chorobie, niż dawanie mu od razu takiej restrykcyjnej, mega przetworzonej diety weterynaryjnej. Ostatnie już
pytanie, jak zostać dietetykiem zwierząt. Słuchajcie, dużo osób się gdzieś tam o to też pyta i tak dalej. Ja tutaj Wam gdzieś zostawię, ewentualnie na dole w opisie, film, gdzie opowiadam właśnie, jak zostać dietetykiem zwierząt, jak to można zrobić w Polsce, ponieważ dalej nie jest to zawód usankcjonowany prawnie, więc nie jesteśmy w stanie jakby określić, czy dana osoba, która się zajmuje tą dietetyką, jest po szeregu kursów, szkoleni i tak dalej, czy jest to osoba, która gdzieś tam stwierdziła, że w sumie karmi swojego psa dobrą karmą komercyjną, więc generalnie może nazwać się dietetykiem zwierząt, no bo są też tacy. Także odsyłam Was do filmu, jeśli właśnie chodzi o to, jak zostać dietetykiem zwierząt, bo tam jest odpowiedź na właśnie na to pytanie. No i to będzie tyle na ten film. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Oczywiście, jeżeli będziecie mieć więcej pytań na ten temat, czy właśnie na takie tematy typowo weterynaryjne, czy na takie tematy typowo dietetyczne, to oczywiście możecie zadawać tutaj na dole pod tym filmem. Ja, jeżeli będzie ich sporo tych pytań, to właśnie zbiorę jeszcze je do kupy i nagram kolejny film tego typu. Jeżeli właśnie Wam się spodobał ten film, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, bardzo mi to pomoże w rozwoju kanału. Więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!